Siemanko, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. Dokładnie tak, pod poprzednim odcinkiem wbiliście ponad 3000 opaczek w górę pierwszego dnia, za co wam bardzo dziękuję. Bardzo fajnie mieć tyle lajków, dlatego też odcinek jest o wiele szybciej niż normalnie byłby planowany. Także dzięki, macie za to odcineczek. Tak właśnie, jeśli chcecie też kolejny odcinek szybko, też bijcie masę łapaczek w górę. A co? Swoją drogą, przeglądałem komentarze i najbardziej chcieliście, żebym wprowadził pierwszy rodzaj slimów, tam wiecie, do groty, bo pytałem, co tam połączyć z naszymi saber slimami. To chcieliście, żebym je połączył z derwisz slimami, także polecimy sobie po jakieś 6 derwiszy i je wprowadzimy. Tak właśnie, taki jest plan. Kolejne propozycje do kolejnej zagrody możecie proponować właśnie pod tym odcinkiem. A co się będę, co nie? Także śmiało proponujcie. No i proszę, pierwszy derwisz. Super, jakieś tam 6 derwiszy fajnie byłoby złapać. I wtedy będzie naprawdę miło, tylko żeby one nic nie zjadły. Właśnie. Pyk, pyk. Dobra, mamy trójeczkę. Jak wiecie, saber slime'ów nie ma takich oryginalnych małych, także musimy zadowolić się małymi, o, derwiszami. Ale tutaj akurat fajny mam teleporcik, jak widzicie, idzie wszystko tutaj zebrać. I mamy szósteczkę, superancko. Łatwo poszło, bez żadnej apokalipsy na pustyni. Także jest mega, mega git. O, widzę, że już mi się noc robi. To w sumie możemy zrobić dzień. Także śpimy do rana, dzięki temu, wiecie, jakieś jedzenie się porobi, coś tam się odnowi, slajmy będą głodne. Zaraz coś zjedzą, ale idziemy wprowadzić derwisz slajmy. A co? Dobra, proszę bardzo, marcheweczki czekają. Tutaj pink sabery są. Sobie śmigają. A tutaj wprowadzimy derwisze. O, akurat mają jakąś swoją zabawkę. Także mega, mega fajnie. Teraz w sumie zabawka to im nie pasuje, to zabierzemy. Dobra, wy derwisze, co wy jecie tak właściwie? Wy jecie owoce. A tu akurat owoce rosną. Nie, no po prostu to dobrze się złożyło, nie? Akurat je sobie tutaj nakarmimy. Elegancko. Dobra propozycja. Naprawdę, nie musieliśmy nic w ogródku zmieniać. Prawda, możemy im tutaj za jakiś czas ich ulubione jedzenie zapodać. Ale teraz się zadowolą tym, co mają. Dobra. Tylko wiecie co, może ja was najpierw tutaj połączę w sabery. Tyk. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I ty ostatni tutaj też dostaniesz. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Tyle jedzenia styknie. Jak kto tam będzie chciał, to może sobie jak najbardziej wszystko tutaj zjeść. Okej, okay, to co zostało nam jedzenia, tutaj oczywiście dajemy do maszynki i elegancko. Dobra, pink slime, wy też dostaniecie tutaj marcheweczki. Znaczy pink saber slime, dobra. Wiecie, żeby nie było, że sabery jakoś takie są słabsze czy coś, nie? Dobra, wy tu akurat macie marchewki, także ideolo wam tutaj zapodajemy. Całą paczkę. I lećmy w nasz teren właśnie do laboratorium. No i co, kolejna propozycja saber slime'ów to już będzie do tamtego naszego dolnego ogródka. Jak to się on dokładnie nazywał? Wiecie, jak tutaj mamy laboratorium, tutaj mamy te... O, tutaj. Nie, tutaj, 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 tutaj. Tak? Nie, to jest ten nasz ogródek normalny. Czyli tutaj, o. W to miejsce będziemy wprowadzali kolejnego sabera. Tymczasem zbierzmy sobie tutaj jedzonko, które my tutaj mamy dla naszych miodowych nocnych slime'ów. Ciach, ciach, 37. Elegancko. Dobra, dorzucamy. Do 500 lecimy z wami. A co tam się będziemy? 290, super. O, kurczaczek się jakiś załapie. Do wciągarki. Spoko. Nasze mięsożerne slajmy też coś dostaną, nie? Z laboratorium. Laboratoryjnego kurczaka. Czemu nie? Czemu nie? Także 500. Tak. Dobra, wy tutaj jecie sobie owocki, także wam tutaj zbieramy gruszki. Ciach, 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 23, trochę mało, muszę przyznać. Ale to nic, macie ponad 100, także jak najbardziej można wam tutaj wrzucać. Nic się nie marnuje, lecimy do was. Kto pierwszy zje kurczaka? Dobra, tutaj dorzucamy. W sumie zanim dorzucimy marchewek, to może od razu zbierzemy wszystkie. Co kurczę, będziemy się wracali po to. Dawaj, 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 ścinaj te marchewki. Znaczy, no, nie ścinaj, tylko wyciągaj z tej ziemi. Kurczę, się buntują normalnie.
na mnie tutaj. A ja tak właściwie zastanawiam się, kiedy będzie ten kolejny update. Tak czekamy, czekamy, dodali coś tam na święta. Ale to nie był update, na który czekaliśmy. Wszyscy czekają na kolejne nowe rzeczy tutaj. W tym ja czekam. Także twórcy tutaj, Slime Rancher, musicie się postarać, bo ja tutaj powoli nie mam co robić. Tak, wprowadzę wszystkie slimy. Znowu będzie tylko latanie, tak jak teraz, że ja sobie latam i karmię te slimy. Pyk, pyk. O, czekajcie, bo tu ciki wyrzucimy. Dobra, mamy Elder Rustro. Trochę słabo, ale wcinaj. Chociaż, czy ja wiem, czy słabo. Zobaczcie na to, że są już cztery tutaj. A mamy trzy rodzaje tych. To dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Aha, czyli tylko Briarheady nam się zrobiły i jakieś Rustro. Dobra. Najbardziej potrzebującym dajemy jedzenie. Tak, ty też jesteś potrzebujący. Ktoś tutaj jest opuszczony? Nie? No to tam złapie, to sobie zje. Nice. No nie ukrywam, troszkę powoli się tutaj rozmnażacie. Kurki, nie podoba mi się to. Naprawdę. Zbierzmy tutaj wszystko, czego nie zbieram. 53 sztuki. Reszta się zepsuła. Dobra, karmimy was tutaj. Jeszcze żyjecie tutaj? Tak, żyjecie, dużo plortów jest. Jak najbardziej. Możemy je zebrać od czasu do czasu, żebyście nowe plorty robiły. Pyk. Pyk, 16. No okej. Niech będzie i tak. Dobra, no to sprzedajemy. Cena akurat urosła. To można sprzedać. Okej, czyli tutaj slimy nakarmione. W miarę możliwości oczywiście. To lecimy teraz do naszego ogrodu. Tylko żeby tutaj nie lubi... A nie, lubicie wege. Ej, to super świetnie nawet, bo wam mogę... Czekajcie. O, Batman wskoczył na biurko. Jakby coś, to możecie zaraz zobaczyć ogon w kamerce. Co za kot? Interesuje go kamera, nie? Też nie, nie wszedł nawet. Ominął, także dobrze. Dobrze, dobrze. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. 24. O, jednak chyba będzie na kamerce, czy nie? Nie, położy się tutaj. Dobra, muszę się kłać. Okej, robimy dorzutkę. Dorzutkę, dorzutkę. 36, a to możemy wam tutaj wyrzucić. A macie, kurde, co mi tam. Pyk, 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 proszę bardzo. Wiecie co, w sumie nie musiałem im tego wyrzucać, bo mogłem to dać naszym przyjaciołom. Stąd. O, to, o tych, o tutaj. Jednego? Gdzie twój kumpel? Mamy uciekiniera. Mamy uciekiniera, jeden kot nam uciekł. Mosaic Hunter nam uciekł. A dostali właśnie dostawę do dobrego jedzenia. Ej, bez kitu, nie ma go tutaj. Gdzie on uciekł? Normalnie nam zwiał. Slime nam zwiał. A ja i tak dbam tutaj. Jest jeden. No halo. Okej. Okay. Musimy polecieć na pustynię po parę mozaików, bo tutaj normalnie uciekinierzy. Bez sensu. Dobra, może na coś trafimy, bo tutaj już byliśmy dzisiaj. O, właśnie, są duże. O, okej. Okay. Jednego mozaika mamy. Także sytuacja uratowana. W miarę możliwości. Nie chcę dużego mozaika, chcę małe mozaikowe slajmy. Halo. Czy jest tutaj coś takiego? O, jest za to. Ej, troszkę się go przestraszyłem, bo tak nagle na mnie zaczął lecieć. Także no, kumpel trochę tutaj zaszalał. Dobra, tak, tutaj nie ma mozaików, tylko są duże mozaiki. To możemy pójść dalej. Najwyżej się zgubię. Tak, po pustyni dalej nie ogarniam sobie. Zrobiłem teleporty. Jestem szczęśliwy z teleportami. Przelećmy tutaj. Kurczę, to już są duże. Nie, 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 chodź. Uff. Dobra, mam już dwa mozaiki. Świetnie. I nawet trzy. Dobra. Jej, cztery, pięć. Okej. Okay. Tyle, ile chciałem. Czyli, żeby była szóstka właśnie w jednej zagrodzie. Elegancko. No, czyli jednak się opłaciło tutaj pójść. Dobra, ciach, lecimy. Lecimy, lecimy i wracamy. Będzie więcej kotów. Nie będą czuły się samotne, nie będą uciekały. Chyba. Chyba i oby, nie? Dobra, chodźmy. Od razu dostaną jedzenie, kurde. Będą szczęśliwe, ja wam mówię. Patrzcie na to. Ciach, 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 ciach.
Ideole, stąd weźmiemy sobie jeszcze 5 tych. Raz, dwa, trzy, 6 nawet. Dobra, zaraz będą złe i niedobre slajmy, bo huntery tutaj są sprute jak się zmienią. Aby tylko nie uciekły. Pyk. Dobra, już się denerwują, już mnie gryzą. Ale spoko, jedzenie mają tutaj pod ręką cały czas. Także zaraz będą szczęśliwe. Halo, bądź szczęśliwy. Bądź kumpel. Dam ci nawet ulubione jedzenie. Będziesz szczęśliwy ty? Czy ty już szczęśliwy? Nie, już wszystkie szczęśliwe. Najadły się. To są szczęśliwe. No i super, raz, dwa, trzy. Super, ancko. Ogarnięte. Także mieliśmy uciekiniera, ale to nic. Teraz slajmy są tutaj w komplecie. Idolo, chodźmy jeszcze do laboratorium. Naszą normalną trasą, nie musimy sobie tutaj teleportami latać. Gdyś mi tutaj wytknęliście, że ja jakiś błąd w obliczeniach tutaj miałem i mi tutaj wyszło za mało slajmów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, no pięć slajmów wyszło, miało być sześć. Sześć. No tak, bo miałem jednego misklika i jednego tutaj slajma dałem. Do tych też. Tutaj też jest ich piątka. To mogło być, kurczę. Nic takiego złego się nie stało. Ja wam mówię. Wciągnij to. Co dopiero? Dopiero 11 tych? Dziule. To wy coś mało jecie. Dobra, tutaj kolejna dostawa marchewek. Niech będzie i tak. Dobra, tutaj w sumie tego jedzenia nie potrzebujecie, jak wam tutaj daję cytryny, nie? To wam mogę skitrać jedną cytrynę. Wiecie co? Niech to się wszystko wciągnie, bo ja tu nic nie widzę. Wait. Proszę mi tu zrobić czystkę. No i to lubię. Dobra. Ideolo. Co ty, Batman, tu rozkminiasz? Weź stąd zejdź, weź stąd wyjdź. Bo przeszkadzasz i nie możesz na biurku siedzieć, a wbijasz. A na nagraniu go nie zdejmę. Bym musiał robić dodatkowe cięcia. Dobra, czyli będą tutaj cytryny rosły. Perfekt. Dobra. Zobaczmy, co tam u naszych kumpli w The Wilds, u których ostatnio byliśmy. Zobaczymy, czy maszyna się zbaguje, czy będzie do końca rzucała tymi portami. Minął jeden dzień, maksymalnie dwa, czyli nie powinno tutaj dużo tego wyrzucić. Wait, co ty tu robisz? Kurde, uciekinier kolejny, no. Ja pierdziule. Sobie ucieknie, no maszyny dobrze garniają. Czyli one sobie liczą dni, ile nas tutaj nie było. Po czym robią jakąś siekę, nie? Także spoko, dobra. Trzeba będzie tutaj jednak częściej przychodzić, żeby się maszyny nie bugowały. Bo jak się bugują, to mam dodatkową robotę tutaj. Sobie tutaj wrzucimy wszystko, co mamy. Tamte rad slajmy, trochę jedzenia tego mają, także nie potrzebują wszystkiego, żeby mi tam wrzucał. Także pyk. Dobra, cytrynki coś tutaj porosły? Porosły, ideal. Ogarniamy wszystko, jest fajnie. No kurde, jakiś plort, no. No kurde, szanujcie swoje plorty. Bo wam nie będę dawał jedzenia. Uhu, tutaj dużo tego się zrobiło, ale spoko. Spoko jest. A jak tam u hunterów tutaj? O, wam się tutaj kurczaki kończą, to niedługo trzeba będzie tutaj dostawę kurczaków zrobić. A i tak wy tutaj mało jecie w porównaniu do kumpli, nie? Tutaj już czyściliśmy parę razy te plorty. No, macie marchewki. A tam jeszcze ani razu chyba. Nie no, czyściliśmy, dobra. Niech będzie i tak. Dobra, no to co? No to sobie ogarnęliśmy tutaj na ręczu wszystko. Mega elegancko, wprowadziliśmy nowe slajmy. Już się robi nam kolejna noc. Niedobrze. Niedobrze, nie będę pomijał, bo tutaj kurczaki nie wyrabiają. Nie wiem, jak ich tutaj przyspieszyć, żeby, wiecie, więcej rzeczy nam tutaj dawały. Naprawdę nie wiem. Czekajcie, coś mi tutaj chce sprawdzić. Jeszcze jedną rzecz. Nie ma podpisów, jak sobie tutaj chodzę. Bo dostałem komentarz, żebym sobie zrobił piękniejszy teren. Tylko nie wiem właśnie, czy chodzi o ten teren z basenem, bo tam była mowa o basenie, żeby tutaj upiększyć to jakoś. Czy chodziło bardziej o tamto miejsce, gdzie ja, wiecie, mam maszynki z tym basenem, nie? Tam jest taki jeden duży. Ale chyba o to chodziło. W sumie możemy tutaj bombki popowieszać, nie? Slajmom. Szczególnie, że mamy trochę tych padlowych bombek, to możemy je tutaj dać. Czemu nie? Czemu by nie? Czy ty jesteś prawdziwy? Nie, ty jesteś holo. Holo, holo. Pan holo nam się tu trafił. Okej. Okay. Dobra. To
idziemy sobie tutaj, co prawda troszkę dookoła poleciałem, ale to nic. Aha, jak ja te bombki same zgarnę. W sumie dam radę. Pyk, 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 pyk. Trochę tego mam, także możemy to wykorzystać sobie jako... jako tamto miejsce. Szczególnie, że tych bombek więcej już nie będzie. Ich nie potrzebujemy, także one są do wykorzystania. To możemy troszkę ten basen tam ogarnąć w te bombki. Tak. W sumie bym, wiecie, pozbierał dalej te całe echosy i pooświetlał. Świątecznie, ale już świąt nie ma, nie? Pyk. 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 Proszę bardzo, od razu wiadomo, kto tutaj panuje. Ej, Batman, weź, weź, weź. Ten myszce mi się położył. Co za wredny kot. No i mi krzywo tu zrobiłeś. Kurde. Weź tu działaj z kotem wielkości psa. Masakra. No, to w sumie mogę jeszcze na ściankę tak popowieszać. Pyk, 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 pyk. Ścianka to nie jest, ale to nic. Ale to nic. Macie tutaj swoje bombki. Bądźcie szczęśliwe. Ogarnąłem wam tutaj zarąbiście. Jeszcze tutaj, proszę bardzo. Bombeczki są. O, Batman się wkurzył, że go przesunąłem sobie, poszedł. Yes. Dobra, latarkę odpalimy, bo już się noc nam zrobiła. Zbiorę od was te plorty. Trochę wody przy okazji się zbierze. Pyk. Trzy plorty, dziękuję. 9 plortów. 10. Chodźcie tu do kaczuszki, na środek. Co wy tam do ściany idziecie? To bez sensu tak przy ścianie, ja wam mówię. Zepsute to niszczę. W sumie tutaj mam jeszcze cytrynki. Mogę naszym tamtym slajmom wrzucić, co wcinają te cytrynki. Dobra. Okej, troszkę udekorowaliśmy. Zastanawiam, czy nie pozbierać niebieskich samych echosów, niebieskich, i po prostu to tak porzucać wszędzie na górze, jako gwiazdy, nie? To jest zawsze to, by coś nam dało. Dobra, uzupełnione. Ile mamy wodnych tutaj plorców? 500. To spoko. To możemy dorzucać, a nie sprzedawać. Żeby market za bardzo nie odczuł i nam cen nie obciął, nie? Dobra, czy tutaj cytrynki jakieś mamy? Nie, tutaj nie mamy. To w sumie jedzenia sobie nie zabieram, bo po co? Dobra, w sumie faktycznie skoczyłbym na pustynię zobaczyć, ile tych echosów tam lata. Także lecimy. Znaczy na pustynię, na ruinę, bo to w ruinach są. Wyprawa nocna, nie? Po gwiazdki. No, odnawiamy energię, zaraz sobie posprintujemy. Zobaczmy, ile nam się tutaj zebrało przez ten czas, od kiedy nie zbieram. Mało. To lepiej codziennie na to chodzić. Bo to ma chyba limit. Pyk, pyk. O! Stony hen, nie. Nie potrzebuję stony hena, naprawdę. Ja tu po coś innego. Jak mi się gold trafi, to bym nie zebrał, nie? Ale z tego co widzę, to mi się nie trafia. Super. Idziesz po coś, a tego nie ma. Cyk. Jest, jeden chociaż. Się trafił, nie? Pyk. O, w sumie tutaj kolejny jest basen, w którym można by było coś robić. Dawaj, tutaj, skoro już jestem obok, to mogę zebrać. Jeszcze sobie tutaj zbierzemy. Pyk, jest jakaś złota. Jest, jedna. Dobra, troszkę tego jest, mogłoby być więcej. Ale chcemy robić takie, wiecie, niebo, gwiazdy. Z tego, żeby w dzień było widać i tak dalej. O nie, on spada. To zdecydowanie potrzebujemy więcej tych podróży tutaj. No w sumie jakby sobie tak powrzucać, nie? Pyk, 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 pyk. Fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie, okej. Zawsze coś do roboty jest. Spoko. Halo, gdzie jest mój Gold Master? Zrobię ci oczy. Złote oczy. O nie. O nie, on wciągnął. No nie. On wciągnął to. No nic, może jak cię kiedyś wysadzę, jak zbiorę potrzebne rzeczy, to to odzyskam. Także ten. A tutaj bym ci wrzucił w koronę. No, trochę za blisko. Pump. Nad nim. Okej, okay, ale jak się dobrze stanie, to tą gwiazdkę jakby widać, znaczy echo. Spoko.
Dobra, no to co, to ja w tym momencie zakończę odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. Także co, do następnego, na razie, cześć, hej hej.